Dla jakiej wartości parametru k równanie ma pierwiastki o różnych znakach. Mamy tutaj równanie kwadratowe z niewiadomą x, natomiast k jest tutaj parametrem. Z treści polecenia wiemy, że nasze równanie ma mieć dwa różne pierwiastki. Aby równanie kwadratowe miało dwa pierwiastki delta musi być dodatnia. Czyli pierwszy warunek jest taki, że delta jest większa od zera. Chcemy również, aby te pierwiastki były różnych znaków. Pamiętamy, że aby pierwiastki były różnych znaków, iloczyn tych pierwiastków musi być ujemny, czyli mniejsze od zera. Czyli jednocześnie muszą być spełnione te dwa warunki. Ponumerujmy nasze. Najpierw poszukamy wartości parametru k, który będzie spełniał pierwszy warunek. Policzmy więc delta. Przypominamy wzór, delta równa się b kwadrat minus 4ac. Wypiszmy nasze współczynniki a, b i c. Przypominam, a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli u nas jedynka. b to jest wszystko to, co stoi przy x, łącznie ze znakiem. Czyli nasze b będzie wynosiło minus k plus 2. Natomiast C to jest wyraz wolny, czyli w naszym wypadku k minus 2. Możemy podstawić do naszego wzoru na deltę. Za B wstawiamy minus k plus 2. Całe B jest podniesione do kwadratu. Dalej minus 4. Za A wstawiamy 1. I za c wstawiamy w całości wyrażenie k minus 2, więc używamy tutaj nawiasu. Uprośmy nasze wyrażenie na deltę. Minus do kwadratu daje plus, natomiast tutaj pojawi nam się wzór skróconego mnożenia. Tu możemy opuścić nawias. Mamy minus 4 razy 1, czyli minus 4 razy k daje nam minus 4k. Minus 4 razy minus 2 daje nam 8. Wykorzystajmy teraz wzór skróconego mnożenia. Nasze a to jest k, nasze b wynosi 2. Więc dostaniemy a do kwadratu, czyli u nas k do kwadratu, dodać 2ab, czyli 2 razy k razy 2 i dodać b do kwadratu, czyli 4. Reszta przepisujemy. Uprośćmy. Dostaniemy k kwadrat. Dodać 4k. Dodać 4 minus 4k plus 8. Po wyredukowaniu wyrazów podobnych dostaniemy k kwadrat. 4k minus 4k daje 0 i 4 plus 8 daje na 12. Nasz wzór na deltę podstawmy do naszego pierwszego warunku, czyli pod deltę wstawimy k kwadrat plus 12. I chcieliśmy, żeby delta była dodatnia, czyli k kwadrat plus 12 też ma być większe od 0. Rozwiążmy teraz nierówność z niewiadomą k. Wiemy, że jakakolwiek liczba rzeczywista podniesiona do potęgi drugiej zawsze przyjmie wartości większe bądź równe 0. Czyli jeżeli do liczby większej lub równej 0 dodamy 12, na pewno to wyrażenie zawsze będzie dodatnie. Stąd wynika, że k należy do zbioru liczb rzeczywistych. Z pierwszego warunku dostaniemy więc, że k należy do r. Teraz zajmiemy się drugim warunkiem. Szukamy wartości parametru k, dla którego iloczyn pierwiastku będzie ujemny. Wykorzystamy tu oczywiście wzory Wieta, czyli x1 razy x2 równa się c przez a. Podstawmy nasze dane. C u nas wynosi k minus 2, a a wynosi 1. Czyli wyrażenie x1 razy x2 da nam k minus 2. Otrzymane wyrażenie podstawmy do naszej nierówności. Za x1 razy x2 stawiamy k minus 2. Dostaniemy k minus 2 jest mniejsze od 0. Rozwiążmy teraz tą nierówność. Oczywiście wystarczy minus 2 przenieść na prawą stronę nierówności. Dostajemy k mniejsze od 2, czyli k należy do przedziału od minus nieskończoności do 2. Otwartego, bo tylko mniejsze od dwóch. Z drugiego warunku dostaliśmy, iż k należy do przedziału od minus nieskończoności do dwóch. Ponieważ szukaliśmy części wspólnej naszych obu warunków, częścią wspólną liczb rzeczywistych i przedziału od minus 2 do nieskończoności jest oczywiście k należące do przedziału od minus nieskończoności do dwóch. Stąd wnioskujemy, iż aby nasze równanie z niewiadomą x posiadało dwa pierwiastki różnych znaków, parametr k musi należeć do przedziału od minus nieskończoności do dwóch.